Dzień dobry. Witam na naszym setnym filmie, który statystycznie wyłączycie po około 20 sekundach. Chciałbym zauważyć, że to nie jest gówno filmik na TikToku, ani wasz pierwszy raz. Także 20 sekund nie wystarczy, to jest gówno filmik na YouTubie. Tutaj jest wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Trzeba trochę poprzewijać lub przyspieszyć sobie, pobawić się telefonem, ale obejrzeć do końca, bo czasami końcówka jest najlepsza. Tak. W związku z tym, że jest to setny film, uznałem, że się trochę postaram. Nichuja. To tak. Najpierw pokażę wam co jakieś krótkie klipy z chyba wczoraj i przedwczoraj, a potem pokażę wam co będę robił dzisiaj, ale nie powiem co będę robił, bo jeszcze nie wiem co będę robił, ale to zaraz sobie zobaczycie. Dzisiaj znowu szybka akcja. Zobaczyłem, że dużo ludzi wyniosło już choinki, to sobie wziąłem, żeby je tutaj rzucić na kupę i potem się wkurzać, że muszę to obcinać i mielić. Bo lubię jak jest ciężko. Także wziąłem sobie, coś tu popatrzę chwilę i będę spadał, bo trochę zimno i pada. A moja piękna kurtka nowa używana, okazała się niewodoodporna i już jestem mokry. To tak. Dzień kolejny. Korzystając z tego, że akurat nie pada, naprawiłem ten kawałek ogrodzenia. Tak jak wspominałem, uznałem, że nie będę tych słupków wymieniał, bo coś czuję, że nie przetrwałem tu zbyt długo. Powbijałem kawałkiem gruzu deski w ziemię, poskręcałem, podparłem, no i do kolejnej przygody jakoś postoi. Sprawdziłem, że te dwa słupki kompletnie zdrowe, ten nawet nie pękł do końca, z tej strony się jeszcze trzyma, więc ewidentnie ktoś przyjechał z tej i je położył tak o, no wybuchły na drzazgi. Ten trochę był zgrzybiały, ale on jest mały i cienki i niemożliwe, że on się położył od grzyba i pociągnął za sobą te dwa. No sorry, nie ma takiej opcji. Tego jeszcze trochę skrócę, posprzątam tu i idę może pokopać bajoro, bo odesłali mi kalosze, podobno już nie przeciekają, to pobawię się trochę. Normalnie jakbym po lodzie chodził. To tak, jak już zdjąłem buty, to zaczęło padać. Także pada coraz mocniej, dzisiaj bez kopania. Zawijam się. Płot naprawiony, także przynajmniej jedna misja spełniona. A, lód jeszcze działa. Dobra, naura. Tutaj sobie poczynali łamacze płotów. Zasrani. Zaraz im tutaj obsikam to drewno. W końcu pamiętałem, żeby dokupić trzy wkręty. I trochę to pociągło tą bramę. Ale jednak niewystarczająco. I dalej jest tu krzywo jak cholera. Ale naprawiłem to, przewieszając tutaj to wyżej. Siedź tam. I cyk, zahaczy się. Nie tak miało być. I zahaczy się. O! Proszę bardzo. Mysz się nie przyciśnie. No, także bramę uważam za zakończoną. Idę sobie dłubać coś innego. Tego szukałem właśnie. Jak zwykle
czemu ja to tu wczoraj odłożyłem i tak leżało. Trochę popadał śnieg. Wymyśliłem sobie, że dzisiaj popatrzę, poszukam słupków na tą nieszczęsną szopkę. Tak zastanawiałem się, czy robić ją z jakichś tam specjalnie grubych czy co, ale wydaje mi się, że takie, które mają około 12 cm na dole, to będą ok. Te mają na pewno, także szukam je jeszcze 6 i zobaczymy, może zacznę je powoli trochę obrabiać. Słupki wybrane. Wszystkie brałem takie, żeby były w miarę proste. No może oprócz tego jednego zobaczę, czy nie będzie jakiś inny się lepiej nadawał, ale ten jest ładny i zdrowy, więc to jakoś to tam może go powracam, żeby było w miarę ok. No ale ogólnie właśnie po to potrzebuję tą szopę. Przecież to jest jakaś masakra. Wyszarpanie tych 6 słupków to już się spompowałem, już musiałem kląć. Nie da się tak rzeźbić. Także widziałem, że płyty OSB staniały nawet. To może uda mi się je kupić jakoś niedługo, ale nie wiem, czy to ma sens, bo nie mam ich gdzie trzymać, bo nie mam szopy. W związku z tym, że krojenie takich zamarzniętych słupków jest średnio przyjemne. W ogóle to dzisiaj miało być już 2 stopnie, już nawet wczoraj miało być 2 stopnie. A cały czas czuję, że jest na minusie. Zresztą telefon też pokazuje minus 1. Świetnie. Podobno jutro ma być 2 stopnie. Zobaczymy. No, to uznałem, że chcę dzisiaj coś zacząć i skończyć. Także zrobiłem furtkę do kompostownika. To pomyślałem, powrzucam trochę tych liści, żeby mi to było łatwiej przejść. Ale są troszeczkę zamarznięte, delikatnie. I już nie wrzucam więcej. Poczekam, aż trochę odmarzną i będą takie mokre, śmierdzące i obślizgłe, jak lubię. I wtedy sobie powrzucam. Tutaj nie robię, na razie nie chcę sobie utrudniać, bo i tak na wiosnę chcę go trochę rozgrzebać, przesiać i zobaczyć, czy coś się przerobiło i da się użyć w ogródku. I wtedy dopiero jak go opróżnię, to też zrobię jakąś tutaj albo też taką wysoką, albo dwie, jedną do połowy, a drugą, no wiecie, o co chodzi, że będą, będzie dolna i górna. No także żegnamy się tam, pa, Wisielcu, co ma wisieć, nie utonie. I trzymajcie się, do następnego i do widzenia. Ja bym mógł co tydzień zrobić film zwracania się po rzeczy, których zapominam. Adrian, kurwa, setny film, to się trzeba jakoś postarać, nie? Coś byś wymyślał. Daj tu jakiś filterek. Nie ten. Ten. O, musi być ładnie. Witajcie, moi drodzy. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę i dajcie nam miliony w donatach. Tak. Tutaj daj tą grafikę też. No. Dobra, trochę się wytłumaczę z tego, bo zaraz się wszyscy poobrażają i nie będziemy mieć kolegów na YouTubach. Nie mam nic do tych, którzy przypominają o subach i tam
proszą i tak dalej. No nic do was nie mam, nawet szacunku. Nie no, dobra. Okej. YouTube to jest taka świetna platforma. Teraz się chwilę powymądrzam. To będzie tutaj timestamp i można to sobie przesunąć, bo to nie ma to związku z tematem. YouTube to jest taka świetna platforma, że oni sobie dają miejsce i powiedzmy narzędzia, żebyśmy sobie robili gówno filmiki i żeby wszyscy byli szczęśliwi, a oni sobie wyświetlają reklamy i mają to w dupie, czy masz 50 subów, czy 100, czy 20, czy to jest twój pierwszy filmik, czy setny, czy tysięczny. Oni i tak zarobią, jak ktoś obejrzy, to oni i tak zarobią. A żeby się z tobą podzielić, to ty musisz się prosić i przypominać i czekać na to, żeby mieć ten 1000 subów, żeby dostać parę groszy za wyświetlenie. No to jest kurwa świetny model biznesowy. Dla nich, nie dla nas. I cieszyłem się, że zmniejszyli wymagania do 500, a potem spojrzałem na to, co oni mi dali za te 500 subów i oni i tak się nie dzielą ze mną tą kasą z reklam, i tak cała idzie do nich, tylko dali mi dwa narzędzia, żebym ja kroił was na hajs. Możecie mi dawać tam klikać coś dziękuję albo co? Możecie zostać członkami kanału, tego nawet nie włączałem. I też płacić swoje pieniądze co miesiąc. I oni i tak sobie z tego biorą 30%. No świetnie, a z reklam dalej nic nie ma. Także ja tutaj sobie marznę, nagrywam wam te pierdoły. Wy siedzicie, oglądacie ich reklamy i oni na tym zarabiają. No chuj, no. Świata nie zmienię. Idę sobie kręcić dalej. Nagadałem się. Przepraszam.